Dzień dobry. Witam Was o poranku i zapraszam, byście otworzyli razem ze mną Boże Słowo, swoje Biblię i być może jakieś notatniki. Dobrze jest spędzić parę chwil zastanawiając się nad tym, co Pan Bóg do nas dzisiaj mówi. Wczoraj rozpoczęliśmy od 6 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie mówimy o tym, że Jezus jest chlebem i to, co On nam daje, ten prawdziwy pokarm, jest życiodajnym pokarmem, który sprawi, że będziemy żyli wiecznie. I dzisiaj będziemy kontynuować właśnie te myśli. Czyli znowu Ewangelia Jana, 6 rozdział, przeczytamy sobie 28 i 29 werset. Wtedy zapytali Go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? To jest bardzo ważne pytanie. Dobrze by było, żebyśmy od czasu do czasu właśnie takie pytania zadawali Bogu. Boże, co mam robić, żeby czynić Twoją wolę? Co jest Twoją wolą? Co Ty chcesz, żebym ja robiła w życiu? Jak chcesz, żeby moje życie wyglądało? To są bardzo ważne pytania. Żebyśmy nie brali jako pewniaka to, że tak jak żyjemy, to jest wszystko w porządku, tak Pan Bóg chciał. On chce nas prowadzić, On chce rozwijać nasze życie. On chce, żebyśmy wypełniali swoje powołanie. Żebyśmy słuchali Jego rad, Jego strategii działania i wdrażali to w życie. Tak, żeby nie swoje własne pomysły, nie dlatego, że tak z rozpędu coś się dzieje, wynikało, tylko dlatego, że my rozumiemy, co Bóg do nas mówi, rozumiemy Jego wolę i robimy to w swoim życiu i Jego wola się wtedy wypełnia. Tak więc tutaj ludzie się pytali, co mam robić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Czyli krótko mówiąc, chcemy być posłuszni. Chcemy robić to, do czego Bóg nas zobowiązuje, co do nas mówi. I wtedy Jezus im mówi bardzo ważną rzecz. To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ wydaje się, że wiara to jest takie wewnętrzne przekonanie, przeświadczenie, które mamy albo którego nie mamy. Ale że to nie jest jakieś dzieło Boga. I teraz tak, ci ludzie przychodzą do Jezusa, ponieważ to są Żydzi, którzy są wychowani w prawie, gdzie jest mnóstwo przepisów. Ponad 600 różnych przepisów tam wtedy przestrzegano. Niektóre były rzeczywiście przez Boga wyznaczone do przestrzegania, ale niektóre były po prostu na bazie tamtych, po prostu różne tam fantazje, dodatkowe utrudnienia, żeby było tak jeszcze trudniej, żeby było jeszcze mocniej, żeby się wydawało, że tak jak już tyle przestrzegam przykazań, to naprawdę muszę być dobrym człowiekiem. Tak więc przestrzegano tych wszystkich przykazań, no i teraz Jezus, nauczyciel, na pewno ma jakieś kolejne przykazania dla nas do przestrzegania. No przecież kiedy przestrzegamy, to wtedy wykonujemy Bożą wolę. Kiedy coś robimy, to wtedy wykonujemy Bożą wolę. Jezus tutaj mówi, jeżeli chcecie coś zrobić, to zróbcie to. Wierzcie we mnie. To jest jedyny uczynek, który podoba się Bogu. To jest najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić, żeby wypełnić Bożą wolę. Jeżeli chcemy podobać się Bogu, to wierzmy w Jezusa. Koniec kropka. Koniec kropka. Oczywiście z wiarą w Jezusa łączy się to, że bierzemy na poważnie to, co On mówi do nas. Te Jego nauki. Cztery Ewangelie są napisane po to, żebyśmy mieli pełen obraz, żeby to nie było tak, że aha, wierzę, że Jezus był, wierzę, że Jezus za mnie umarł i koniec. Okej, fajnie, ale to jest początek dopiero. Kiedy masz relację z Jezusem, to On do Ciebie mówi. On mówi do Ciebie przez Słowo, także czytasz Pismo Święte, czytasz Ewangelię i widzisz, że Jezus mówił, żeby kochać swoich nieprzyjaciół, żeby dzielić się pieniędzmi, zasobami, które mamy, nawet ostatnim groszem. Jezus mówił o różnych rzeczach, które mamy czynić jako chrześcijanie, ale kiedy my wierzymy w Jezusa, to wierzymy również w Jego słowa i traktujemy poważnie to, co On do nas mówi. Tak więc przykazania Jezusa to jest coś rzeczywiście faktycznego, co istnieje, co znajdujemy właśnie w Nowym Testamencie, powinniśmy to studiować i rozumieć. Ale to wszystko zaczyna się od najważniejszego uczynku, jakim jest wiara w Jezusa. Wiara nie taka, jak demony mają, że wierzą i drżą, tylko wiara, która jest czynna w miłości, która jest pewna Bożej przychylności, Bożej miłości. Wiara, która idzie dalej,
która nie boi się, tylko idzie dalej, ponieważ wie, że Bóg jest dobry, że Bóg posłał swojego Syna, żebyśmy byli uratowani. My to przyjmujemy i pytamy się, Boże, i co dalej? Teraz co mam robić? Dziękuję Ci za Twoje zbawienie. Chcę być blisko Ciebie. Chcę być posłuszny. Chcę uporządkować swoje życie. To jest taka wiara zbawiająca, ratująca nas, która jest czynna, ta wiara, która jest czynna w miłości, która nie jest tylko wewnętrznym przekonaniem, ale która nas popycha do zmiany życia, do zmiany stylu życia, do tego, że już zaczynamy żyć nie dla siebie, ale dla Boga. Ale bazą musi być osoba Jezusa. Osoba Jezusa, to, co Jezus dla nas zrobił, bo nie przez uczynki jesteśmy zbawieni, ale przez wiarę w Niego. Przez to, że On zrobił coś dla nas, a nie, że my robimy coś dla Boga. My jedynie z wdzięczności możemy ofiarować swoje życie Bogu i On może go użyć, ale nic dla swojego zbawienia zrobić nie możemy, bo człowiek nie potrafi zachowywać się w tak szlachetny, właściwy sposób, który by spełniał Boże wymagania. Jesteśmy grzesznikami, dlatego potrzebujemy Zbawiciela. I kiedy przyjmujemy Zbawiciela do swojego życia, to przestajemy być grzesznikami, tylko jesteśmy już dziećmi Bożymi, które są przemienione Jego łaską i zaczynają pełnić już nie swoją wolę, ale Jego wolę. Tak więc to są takie podstawy, ale myślę, że Jezus tutaj bardzo mocno to akcentuje, bo ta potrzeba, religijna potrzeba, żeby coś zrobić. Daj nam jeszcze jedno przykazanie, co jeszcze możemy zrobić, żeby wypełnić Bożą wolę. Wierzcie we mnie. To jest podstawa Bożej teologii, tego, co Bóg wymaga od człowieka. Żeby człowiek ugiął się, uniżył się przed Bogiem i przyjął to, co Bóg dla niego zrobił, a nie próbował swoimi siłami zadowolić Boga. Kiedy my się uniżamy i przyznajemy, że sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to jest to najlepszy uczynek, który Bogu się podoba. Najlepszą rzecz, którą możemy zrobić. Tatusiu, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci, że Ty nas naprowadzasz na to, żebyśmy przypadkiem znowu nie ulegali jakimś pokusom wejść w przykazania, żeby starać się robić pewne rzeczy. I chociaż Ty rozumiesz naszą gorliwość i nasze motywy, ale wskazujesz nam swoimi słowami drogę, żebyśmy skupili się na relacji, żebyśmy skupili się na Jezusie, żebyśmy przyjęli Jezusa jako Zbawiciela, jako Króla naszego życia. Żeby wiara w Niego była naszym największym, najgłębszym zajęciem, które wykonujemy na tej ziemi. Żebyśmy wierzyli w Twojego Syna. Żebyśmy przyjmowali to, co On do nas mówi. Żebyśmy ulegali Twojemu prowadzeniu właśnie przez Twojego Syna. Chcemy się temu poddać. Chcemy mieć radość z tej relacji i rozumieć, że Ty jakby od tego wszystkiego zaczynasz całą resztę, wszystką tą całą przemianę, którą chcesz w nas zrobić na tym świecie. Ona zaczyna się od wiary w Syna Bożego. I my chcemy Ci dzisiaj powiedzieć, że wierzymy w Jezusa. Wierzymy w to, co Ty, Jezus, zrobiłeś dla nas na krzyżu. Wierzymy w Twoje zmartwychwstanie. Wierzymy w Twoje królowanie. Wierzymy w Twoje wstawianie się za nas. Wierzymy w Twoje pośrednictwo, wierzymy w to, że Ty nas prowadzisz z chwały w chwałę. Amen. Amen, kochani. To jest dobra nowina. Jezus Chrystus jest centrum wszystkiego. Niech On dzisiaj będzie w centrum naszego dnia i w naszej uwagi. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. I piszcie komentarze. Pa, pa.